Hej, zapraszam Was na obejrzenie, jak się dolewa wody destylowanej do akumulatorów. Jeżeli źle powiedziałem, to mnie poprawcie. Dobra, lecimy z tematem. Jedną już zalałem. No tak, wiem, nie powinno się robić na odpalonym silniku, ale niestety mam taką baterię, że i to położyć, żeby spadło tu. Taką mam baterię, że nie wiem, czy odpalę. Tam coś jest, ale bardzo mało. Dobra. Drugi majster się robi. Ja, tu prawie nic nie ma. Co powoduje? On zaznaczy ci, że masz maksymalną pojemność akumulatora zalać. Do tego stopnia, nie wiem, po co to zakręciłem. Dobra. Pieniążek. A, dobra. Jedna strona jest zapełniona. Raz, dwa, trzy. Teraz zobaczymy drugą stronę. Powiem Wam szczerze, to źle nie jest tutaj, ale tu też jest. Oczywiście dolejemy. Czyli prawdopodobnie mam już akumulator zepsuty. Jest. Wrzucamy. To sobie. Tu. Pieniążek. I dokręcamy. Idziemy dwójeczkę. Zobaczymy, co tam jest. A pieniążkę wyrobię dlatego, że nie chce mi się... Też jest. Nie chce mi się ten... wymywać... z bagażnika narzędzi. Jest. No po co ja to zakręcam? Cykwu, kurde. I ostatni. Jest. Też dolejemy. To jest prawie pusto. Ojejny. Jest winowajca.
za dużo, dobra. Nieważne. Przekręcamy skóreczkę. Tą trójeczkę, nie wiem, trójeczka. Pacjent Volvo V40 1.9 TDI, zaraz słychać. 115 koni. Także co pany? Zrobione, dolane. W drugim odcinku będzie dolewanie oleju. Siema.